póki były kluski w kominie. A jak wyjadł kluski z komina, po całym mnie gdzieś ich maryna. A jak wyjadł kluski z komina, po całym mnie gdzieś ich maryna. Śpiewy, ogień i woda to sobutek cecha. Niech więc nad sanem rozlega gardeł wszystkich się magiczna siła, aby moc nocy świętojańskiej wszystkich omamiła. Niech ci huczy wartki potok wśród zielonych wzgórz i pieśń odwieczną w szumie swoich gra. W duszy człowieka dziwnie wstaje żal, wielka tęsknota łka. 22 czerwca w tym roku po raz trzeci w Dynowie były realizowane dynowskie sobótki. Jest to dla nas wyjątkowe wydarzenie. Zostało rozpoczęte w 2016 roku. Pomysł polegał na tym, żeby San, który jest tak piękny i takie okoliczności przyrody tutaj nam funduje, żeby go wydobyć, żeby go pokazać, jak również pomysł śpiewania starych utworów na podstawie Jana Kochanowskiego wydawało nam się czymś po prostu wspaniałym. I od 3 lat realizujemy ten pomysł dzięki autorskiemu pomysłowi Daniela Maziarza, który napisał muzykę do utworu Jana Kochanowskiego Pieśń świętojańska o sobótce. I od tego się zaczęło. Pomysł zaczął się rozwijać, zaczęły dołączać do nas o wiele więcej grup. W tej chwili około 20 grup artystycznych i szkół tutaj występuje jakby w sobótkach. Także bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
pogody, broń wiatru i nagłej wody. Dziś przyszedł czas, że na dworze mamy czekać rannej zorzy. Tak to matki nam podały same tarcze miały, że na dzień świętego Jana zawsze znowu kawalana. Chórem sobótkowym. Przygotowywałam dziewczyny do śpiewu na podstawie tekstu Jana Kochanowskiego. Myślę, że to było bardzo dla nas, jak i dla nich takie edukacyjne, bo były to teksty z XVI wieku. Dziewczyny sobie poradziły świetnie. Jestem z nich bardzo dumna. Muszę tu oczywiście podziękować też chłopakom za ich stronę muzyczną. Także jesteśmy wszyscy zadowoleni i dumni z tego występu. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Bardzo ważną rolę w widowisku pełni młodzież, która w tym roku była ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie, jak również Monika Mączyńska, która przygotowała choreografię, która towarzyszyła zespołowi i chórowi młodzieżowemu. Jest to bardzo duża pomoc szkoły i młodzieży, ponieważ sobótki nie mogą odbyć się bez tej młodzieńczej energii, pięknych wianków na głowach. To po pierwsze. Po drugie, seniorzy, w tym przypadku był to w tym roku chór Akord, również pełnią bardzo ważną rolę. Na początku tekstu Jana Kochanowskiego jest wyraźnie powiedziane, że tą tradycję i to, co możemy przekazywać, jest właśnie, pochodzi właśnie od osób starszych i dlatego tak pełnią bardzo ważną rolę w naszym widowisku. Muszę też podkreślić rolę Szkoły Podstawowej nr 2 w Dynowie, dzieci, które przepięknie tańczyły, mój zespół Widymo również, który dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury udało nam się zaprosić również tak wspaniały zespół. Pokaz ognia wykonany przez Fundację Figaro. To wszystko oczywiście młodzieżowa kapela
Pogórzanie. To wszystko wypełniło bogaty program Sobótek, na który zapraszamy już za rok. Moje ogródeczko rośnie rozycka, napój mi maniosio mego konicka. Nie, 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 nie boję, bo się konia boję, bo się konia boję, bo mi jestem młoda. Nie, nie, nie boję, bo się konia boję, bo się konia boję, bo mi jestem młoda. Moje ogródeczko rośnie lelia, oj, mi maniosio, co będzie z moja noska. Ja mam wiedzieć, ci tobie powiedzieć, nie mam dano skąd. Ja mam wiedzieć, ci tobie powiedzieć, nie mam dano. Dum 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 Thank you.